Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z Mountain Blade 2 Bannerlord Online. Zmieniamy troszeczkę z pustyni, jesteśmy w Balgardzie, czyli tereny Sturgi, czyli nordycko zimno. To, co zrobię sobie dzisiaj, to wreszcie zrobię, ruszę questline związany z Saftą. Jeżeli chodzi o poprzedni quest, to do niego jeszcze wrócimy. Natomiast, chcę w ogóle, zobaczmy jakie są, do niego jeszcze wrócimy. Natomiast Dzień dobry, siemaneczko, moi drodzy, witajcie. Prost z nordyckiego Balgardu. Zmieniliśmy troszeczkę od ostatniego czasu okolice. Już nie na pustyni, ale w Balgardzie. Stwierdziłem, że czas zrobić questline, którego nie zrobiłem od początku gry. Pierwszego dnia zdobyłem questline związany z pomocy w Safnie. Jest to związany z bandytami. Niestety nigdy jeszcze tam nie pojechałem. No i teraz mamy szansę, żeby to nadrobić. Także jestem tutaj. Przejadę się po Balgardzie. Chciałem zobaczyć, jak to miasto tutaj wygląda. Tak, pójdziemy do Seneszala. Nie do Seneszala. Wiecie co? Wskoczę jeszcze do zbrojmistrza. Zobaczę, czy w Balgardzie znajdują się jakieś rzeczy, które mógłbym tutaj kupić. Raczej nie. Strzelam, że w Balgardzie niczego takiego nie dostanę. Przy okazji zbiorę jeszcze questy. Zrobimy sobie jakąś kryjówkę bandytów tutaj w okolicy. No, zobaczymy, jak to będzie. Także zbrojmistrz, czy ty tu coś masz? Jeśli tak, to bym kupił sobie tarczę, bo od dawna nie byłem już w miastach. Nie ma tutaj nic. W porządku. W takim razie dowódca straży. Rozmawiam z dowódcą straży i muszę wyjść i pogadać jeszcze z Safną. Znaczy, słyszałeś, opowiedz mi więcej, zapoluję na bandytów. Pójdziemy również po echo wojny. Idź do tawerny, weźmiemy sobie echo wojny. Barman, masz coś dla mnie? Nie. Wydaje mi się, że echo wojny w takim razie jest wzięte. Tak, mam echo wojny z Zeoniki, w porządku. Natomiast my idziemy do Safny, żeby pogadać z Sołtysem i weźmiemy tego questa. Ups, przepraszam. Rzuciłem buteleczkę po miomio, prawie zrzuciłem, ponieważ... Dobra, idziemy. Już mogę sobie odwołać. Jeżeli w tle słyszycie szczekanie, to tak. Psiaka od jakiegoś czasu, szczeniaczek, korgi, ma 3 miesiące, od 2 tygodni jest u mnie, więc tak Ania się najprawdopodobniej z nim teraz bawi. Sołtys wsi Safna jest tutaj, jedziemy. Przy okazji, moi drodzy, zapraszam was wszystkich do chaosu. Stwierdziliśmy, że zostajemy w giereczce na dłużej, zaczynamy bawić się w PvP i ogólnie jest nieźle. W następnym odcinku pokażę wam właśnie nieco PvP, nie z mojej perspektywy, ale z takiej perspektywy, kiedy będę oglądał innych graczy, jak walczą. Myślę, że może być to taki ciekawy komentarz odcinek. Zobaczymy. Słyszałem, że twoja wioska potrzebuje pomocy. Tak, potrzebna jest pomoc. W tym roku dużo pszenicy urosło, zwykle sprzedajemy nadwyżkę do Balgardu. Jednak na drogach jest wielu bandytów. W porządku, mogę ci pomóc sprzedać pszenicę. Świetnie, ale jest kilka niuansów. Po pierwsze, nie mogę po prostu dać ci pszenicy. Po drugie, waga pszenicy wynosi około 25. Proponuję ci kup ode mnie 4000, otrzymasz 600. Dobra, zgadzam się, wejść denary. W porządku, czyli to jest sprzedanie. Myślałem, że tu będziemy walczyć z jakimiś bandytami, a tu chodzi o sprzedanie pszenicy w Balgardzie. No to zróbmy to. Pomoc, sprzedaj pszenicę przedsiębiorcy w Balgard, czyli rzemieślnik. Trzeba do rzemieślnika. No ale zobaczymy, co ten questline za sobą kryje. Nie robiłem go jeszcze, wejść do miasta. Możliwe, że tu jest jakiś króciutki questline. Później zacznę otwierać księgi, porobimy dzisiaj trochę kryjówek. Mam ze sobą łuk. Kupiec, rzemieślnik. Przedsiębiorca to raczej jest on, ponieważ artyzan mógłby zostać przetłumaczony jako właśnie rzemieślnik. Chcę podjechać. Słuchajcie, pisaliście do mnie, że biegam na boso, że to brak szacunku dla widza, jakby... Dlaczego? Dlaczego? Bieganie na boso nic nie zmienia. Bieganie na boso nic nie zmienia, nie dodaje żadnych statystyk. Mam na sprzedaż niechciane przedmioty. Tak, sprzedajmy w ogóle to, tutaj co wożę. I widzę, że nie ma żadnej... Dekorator, zobaczmy. Polowanie na bandytów w pobliżu, pomoc dla woski Safna. Sprzedaj pszenicę przedsiębiorcy. W takim razie jest to kupiec. W takim razie jest to kupiec, którego już mijałem. Kurczę, mogłem do niego zajrzeć od razu. Wniosłem, tak. Proszę bardzo. Świetnie. Czy to koniec? To koniec. Dobra, mamy to zrobione. Czyli question jest. 6100 zarobione. Może być. Pokażcie mi mój ekwipunek. Tak, jak widzicie, bawię się poza nagraniem w zrobienie logotypu, więc trochę takich rzeczy ze sobą wożę.
no, dużo nawet. Robię nowy logotyp dla krypty. Rozszerzenie magazynu. Notatki. Już rozpocząłeś misję kryjówki. Aha, ta misja jest rozpoczęta, w porządku. Dobra, w takim razie jedziemy. Jedziemy z Balgardu. Może do Baltic Hunt? Czyli, bo ponieważ mam tak, ze sobą konnych tutaj. Fajnie by było mieć jeszcze więcej, żeby ich wyekspić. Po drodze coś sobie zaatakujemy. No i może, o, są przywódca sturgijskich bandytów. Zaatakujmy ich, zróbmy tego questa. Trochę influence się przyda. Jak widzicie, mamy odpalone bawki gildijne za 2 dni. Kończą się nam, więc za 10 tysięcy trzeba kolejne odpalić, więc influence jak zawsze potrzebny. Powiem wam, że wkręciłem się bardzo w giereczkę. Naprawdę przyjemnie mi się gra. I z dnia na dzień odkrywam coraz to nowe rzeczy, których nie robiłem na początku, a dużo farmiłem, więc teraz myślę, że tego kontentu będzie bardzo, ale to bardzo dużo. I... ach, jak chciałem go zrzucić z konia. Dobra, nasi go załatwili. Jak chciałem go zrzucić z konia, zrobili to konni. No, w porządku. Dobra, trzeba będzie trochę naszym pomóc, łucznikom. Konnym. Rzucę ich do ataku, niech biegają, niech nie stoją w miejscu. O ty! 2 3 O, myślałem, że trafię. No, patrzcie. Dobra, ten załatwiony. Kilku mi zjeli. W sensie jednego, dwóch. Okej, dwóch straciłem. O ty. Dobra. Jeszcze jeden koniec. Dobra, strata dwóch. Nie ma problemu. Myślę, że tutaj też coś fajnego wydropię. Powiedzmy, włócznia z dobrej stali. To będzie warte kilka tysięcy. Muszę teraz wrócić, oddać questa. Tak, wróć do dowódcy straży w Balgardzie. Także wracamy. I co? Przez Tyjal pojedziemy w Baltic Hunt. I przejadę przez... do Ortungard. No w takim razie będziemy próbować tego questa w Ortungard zrobić. Tak, myślę, że to będzie w porządku. Idziemy do miasta. Do miasta tutaj. I mam ponad 1 000 000, więc będziemy robić w tym albo w kolejnym... Gdzie jest tutaj dowódca straży? Odcinku będziemy robić duże zakupy. Będziemy robić duże zakupy, więc polowanie na bandytów... Zrobiłem to, co prosiłeś. Chcę wpływy. 45 wpływów. Piękna sprawa. Więc bandyci upolowani. Wiecie co? Rzucę na Amprelę. Rzucę azymut na Amprelę. Po drodze, jeśli będzie coś do ataku, to oczywiście zaatakujemy. Tych jeszcze nie awansuję. Także... Amprela będzie w porządku, bo zdecyduję, czy jadę w stronę... Może Makeba. Makeba w takim razie. 43 grabieżców, no dobra. Nie mogę się oprzeć. Musimy ich zaatakować. Musimy ich tutaj zaatakować. Chyba, że w Sibir zrobię jeszcze jakiegoś jednego questa. Zobaczę, co tam mam za questy do wzięcia. Myślę, że Black Clawy można by było w końcu zrobić. Pogadam z chłopakami, czy będą chcieli te Black Clawy robić, bo dawno tego nie robiliśmy. I w jednym z kolejnych odcinków też do tego wrócimy. Fajnie by było, jakby mnie jeszcze ci zaatakowali. Dobra, jest atak. No, dużo grabieżców. Fajnie, bo podekspię sobie te kachy na maksa. Wiecie co? Może kilka punktów. A, nie. Nie będzie kilku punktów łuk. Biorę, wsiadam na konia. I jedziemy. Oni zaraz zaczną strzelać. Patrzcie, trochę ich jest. Już strzelają. Tutaj wrogów 43. Jeden leży. Dobra. Mhm.
O, kolejni się przyczepili, bardzo dobrze. Nikt nie masował ode mnie. Dziwne. Jeszcze żaden awans nie wskoczył. Tutaj mam kolejnych 44. Podjadę trochę bardziej do przodu, żeby szybciej to poszło. Szybciej moi zaczęli strzelać. Oni mi wyjdą zza górki. Powinni wejść tutaj. Tak są. Raz. O, widzę, że body zaczyna wpłacać influence. Jakbym nie słyszał. Jakbym nie słyszał. Pach. No, jeszcze kilka strzałów. Ciach. Dwa. Okej, gitara. Dwóch awansowało, dobrze. Kolejny dropik, 4 punkty wpływu. Wild Hunt zawarły sojusz, dobra. Ich tu jest, słuchajcie, musimy tu wjechać, zobaczcie. Jeżeli ja zaatakuję tych jednych, to cała reszta powinna się tutaj przyłączyć. No dobra, jest to moment w takim razie na podekspienie. Jest 7 do awansu, czekamy. Wszyscy muszą stać się kachami, czyli huzajckimi ciężkimi łucznikami konnymi. Rob Stewart jedzie. Algesia PWE tutaj widzę, dobra. I ciach, zapraszam wszystkich tutaj. Dzień dobry. Pojawia się i jeszcze ktoś. Piękna sprawa, pewnie przyjdą nie teraz, ale w kolejnym staczku teraz wejdą. Także my tutaj stańmy naprawdę, rozszerzmy się. Ich jest 87, więc powinni dobiec, jeżeli ja ich nie zatrzymam. Więc muszę teraz zatrzymać ich bohaterem. I po tej walce myślę, że z 10 będę miał, którzy awansują. Tak strzelam, że mogłoby być. Pierwsza osoba na pnie łuk zaczyna jechać. Będę być raz, dwa, trzy, go. Ops, coś mi się zacięło. Jakby lag. Nie mogłem puścić tego. Dziwnie to było. Jakby jakiś lag był. Tak, był jakiś mały, drobny. Teraz jest ok. No, co? Aha, dobra. Widzę, o co chodzi. Postać. Przy skale nie chcę zrobić pięcia. Patrzcie, ja puszczam. Tutaj puszczę. Jest ok. Ale jest jakieś takie opóźnienie dziwne. No to ciekawe, aż zobaczę, czy... Tak, coś mnie tutaj zlagowało. Były spadki, jakieś dropy w FPS-ach. W porządku. To jest też moment, w którym powinienem tutaj dać odcinek na publiczny, więc klikamy to. Pokonali 5. Myślałem, że 10 będzie awans 10, ale jest 5. Nie ma problemu. Biorę łup. Saluk tutaj też nie potrzebuję tego i jedziemy dalej. Prosiliście mnie też, żebym wam pokazał mniej więcej, jakich mam kompanionów, więc sobie możecie teraz sprawdzić. Coś takiego, Galter. Ukasio, z którego chcę teraz wylevelować, czyli muszę zrobić questa. Avigos. Love. W ten sposób to wygląda. Sporo tu ich jest, podjedziemy do Sibir. Zobaczę, jakie tam questy mogę wziąć. Od razu trzeba będzie sprzedać drop. Może wejdę sobie na rękę ze dwie walki zawalczę, chociaż nie, no jestem ranny, to może jednak nie. Jarn Clan tutaj widzę siedzi. Dobra, Sibir, Tyjal niedługo będzie, czyli tak w połowie Tyjal ze dwie walki zrobię. Dość daleko mnie wywiało przez tego questa. Że wejdźmy tutaj, idziemy do miasta. Jesteśmy w mieście, tak. I teraz najważniejsze, sprzedać drop. Także dropek będzie sprzedany, rzemieślnik znajduje się w tym miejscu. No zaraz. Nie zrobiłem dzisiaj jeszcze zadania. Proszę bardzo, wszystko co prosiłeś, proszę o wpływy. Świetnie, wpływy są. Resztę mogę sprzedać. 13 tysięcy. Nie sprzedaję niczego, czego nie chcę.
Miecz jednosieczny? Nie. Dobra. Teraz do tawerny. W tawernie warto by sprawdzić... jest jakaś ekipa. Sturgijski łucznik. Złodziej. Nie ma dziś nowych plotek. Informacje o karawanach. Nie dzisiaj, ale ogólnie jest plan, żebyśmy sobie pochęcili trochę karawany i pewnie to niedługo też zrobimy. Nie masz dla mnie zajęć, ale zajęcia może są tutaj. Echo wojny, przeszkolenie żołnierzy i prześladowanie bandytów. Tyle. To tak, szkolenie żołnierzy nie robiłem, no i tak, dobra. Czyli w ten sposób. Tyjal. Jedziemy do Tyjal. Po drodze może bym sobie teraz zawalczył z korsarzami. Jak będę walczył z korsarzami, to nie wiem, czy po prostu nie awansować ludzi. A może jeszcze nie. Zrobię tak. Będzie pół na pół. Tych awansuje, tych jeszcze nie. Niech oni wspólnie biją exp, zanim staną się kachami. Bo tak to kachy będą kraść troszeczkę. I tak. Umbrella. Mam jeszcze... owaj, karawana. Kurczę. Wiecie co? Zaatakuję sobie karawanę. Dawno nie robiłem tego. Czemu nie? Zaatakujemy sobie z jednym z karawan. Możliwe, że wtedy pojawi się frakcja Nefarious Knights. Zobaczymy. Może zaraz ktoś tu przyjedzie i spuści mi w pierdzie. Zobaczymy, czy ja te karawany w ogóle dogonię. Czy ja mam grzane wino? Czy ja mam grzane wino? Grzane wino. Odpalmy. Będę szybciej jeździł po... no, 3-4. Gdzie ta karawana zmierza w ogóle? Chyba do Sibir, nie? Więc przed samym Sibir by zostanie zaatakowana. Tak, jest zaatakowana. Tamten widzę, że w tym samym momencie tutaj. Jest to karawana wrogów. Wiecie co, ja wszystkich muszę rzucić do ataku. Bo ja mam strzelców konnych. A ja się skupię na... nie mam rzutek. Szkoda. Mój Menaulion już jest dość zepsuty, muszę też wymienić sobie, jak będę u siebie. W ogóle niedługo będziemy robić questa na broń, żeby zrobić taką epicką broń, lepszą. To też będzie robione. To jest quest, który można zrobić jeden na postać. Świetnie. Wow. 28. Widzę, że tamten na mnie polował. Nie chciałem mu wejść na ostrzał. Tak. Tak. 17 ich zostało. Dostał. Ten też. Ach, mnie zablokował. Ops, dwóch jest. I tu nawet trzeci, który oberwał. To jest mój kompanion, który walczył dzielnie. Pięciu zostało, żadnych strat nie ma, więc pięknie. Oj, mam delikatny lag jakiś. W ogóle dzisiaj serwer dwa razy został zresetowany, ale chyba już jest wszystko gitara. Dobra. Gdzie tu jest jakiś przeciwnik? Tam. Jakiś dwóch gdzieś tutaj mamy. O, widzę jednego. Leży. Nie, to mój zleciał. Ciekawe, czy ktoś mnie już wyspotował. Wie, że mu karawanę niszczę. Dobra, leży. No, był delikatny lag, jak sami widzicie. Ale dorwany został. I jeszcze jeden zahartowany bandyta, czyli konny. Gdzieś... mogę go zlokalizować, oni... a, dobra, widzę. To nie jest konny. A nie, stracił konia dopiero. Okej.
przywództwo zostało zwiększone do 155, więc już niedługo. Teraz pytanie, czy ktoś mnie tutaj złapie? Nie. Nikt mnie tu nie złapał. Mógłbym sprzedać drop. Czy coś fajnego wydropiło w ogóle? Miałem ciężkiej jazdy. I nordycka okrągła tarcza. Dobra. Natomiast to, co ja miałem, to moją tarczę, którą teraz miałem. W ogóle tak, hełm ciężkiej jazdy. Semnon. Czemu byś nie chwycił mojej tarczy? Karwasze z brązu, lepsze. Proszę bardzo, dla ciebie. To? Dobra. Brak siodła. Muszę im też ekwipunek w końcu kupić. Dobra. Tak, odporność na mróz jest podróżowanie po śniegu bez kary do prędkości. To jest właśnie to za to, że wypiłem to grzane wino. Złapaliśmy jedną z tych. Czy... Jeszcze chcę zobaczyć. No, Sauronek. Mhm. 42 bandytów. Jak tu wygląda sprawa? 9. Tyran, ja też. Dobra, tyjal tutaj. Za jakiś czas tych 22. Niech kilku się podleczy i zaatakujemy kolejną ekipę. W dodatku, moi drodzy, to co będę chciał zrobić, sprawdzić jedną rzecz. Haustilir, to tak, to od nich wziąłem tą karawanę, więc zobaczmy w ogóle, co to jest za klan. Nie mają zbyt wielu ludzi. Nie mają zbyt wielu ludzi, patrzcie. No i wojnę mają zarówno z nami, jak i z naszymi przeciwnikami też, widzę. Dobra, zdecydowanie muszę poprawić nasz klan, więc nasz herb, to absolutnie będę, może dzisiaj nawet posiedzę. To mnie zaatakowało, 56 tych, nie zwróćcie uwagi. W porządku, zawalczymy. Zawalczymy wszyscy do ataku. Ich jest 56 nas 56. Powinniśmy tutaj na luzie dać radę. Może, możliwe, że uda się to zrobić też bez strat. Jest, jeden leży. Dobra. Wciąż jest dobrze. Ten też oberwał. Kocerzami już trzeba się pilnować. To może zaboleć. Jedna zabłąkana jakaś strzała. Wciąż bez strat, ich zostało 20, reszta u mnie to ranni. Ach, no i tego się obawiałem, że oberwę. Dobra, 12. 12 to też na luzie pójdzie. Sześć. Pokój? Nie, porozumienie pokojowe, tak. Cztery od czterech i tutaj nie mogą ich wyciągać. No, poszło. Strat żadnych, mam tylko rannych kilku, dziesięciu właściwie i zobaczmy, tu mogą być fajne rzeczy. Nie było fajnych rzeczy, ale jeździectwo mi wzrosło, co jest bardzo, bardzo fajne. Fajnie by było również ominąć tych teraz korsarzy, żeby dojechać do tego Tyjal na luzie. I teraz tak, 13, 10 na 10, nie, 4, 10 jest rannych. Dobra. To jak już myślę, że je rozkręciliśmy, to walnięcie tych 43 przed samym miastem, żeby napełnić sobie ekwipunek na kolejną sprzedaż przedmiotów, też będzie spoko. Mam ciężkiej jazdy, tutaj nie bardzo, zaraz, czy ktoś jest tutaj?
Avigo zrzuca, ma same rzutki. O, mnie też jemu jakąś broń trzeba będzie dać. No, ale to na luzie za jakiś czas. Gonimy. Gonimy. Fajnie, jakby dwóch przyszło. To ich sobie wystrzelamy. Nie przyszło dwóch, może zaraz jakiś jeszcze się przyczepi. Coś takiego. Do przodu. Dobra, lecimy. Ja jestem na hita. Ale coś tu jeszcze podziałamy. Grabież to dołączył, ach, 12 będzie w kolejnej bitwie, no niestety. To jeszcze jedno, no i jeden awansował. Uzaicki konny łucznik. Dobrze. BC Stage 1 Rotae robią. Black Clawy. W ogóle przydałoby się więcej w grze, takich jak właśnie Black Claw. Ja myślę, że to by było też spoko. Tak. Tak. No i świetnie. Tutaj tak. Jedziemy tu. Uuu, bandyci leśni tutaj są. Mogliby mnie zaatakować. 14. Tu jest 10. Jeszcze trochę. Musimy poczekać. I tak. Nas jest 46. 4, 2, 4, 4. Na spokojnie sobie podjedziemy. Czyli sprawdzaliśmy tamten klan. Austylnir. Zobaczmy jeszcze tego szefa tego klanu. Ja, to był on. East Clintwood. East Clintwood. No już leadership 200 jest. 137 żywcowa, 149 raiding. Jak to w ogóle wygląda u mnie? Statystyki moje. To tak. Drzewcowa bardzo, bardzo w tyle. No riding też 85. 155 leadershipa. No ale ruszyło do przodu. Jeszcze niedawno było tutaj 50. Więc w porządku, 200, to będzie najłatwiej zdobyć 200. Niedługo też 24 poziom, dobrze. Wejdźmy tutaj posprzedawać. Na pewno zwiat muszę podbić. Na pewno zwiat, więc trochę tych kryjówek trzeba będzie porobić. Pod Zeoniką zrobimy kryjówkę, na pewno w następnym odcinku. Kupię sobie też lepszy sprzęcior. No i właśnie porobię trochę questów z kryjówkami, bo jest tego dużo. Ja to trochę zaniedbałem. Nie robiłem, nie? A dzięki temu też podekspimy sobie troszeczkę atletyki i może łucznictwa. I może łucznictwa. Masz dla mnie jakieś tutaj... Co ja ci mogę... 4900 tylko? Myślałem, że ten hełm będzie droższy, ale... A, bo sam hełm 2300 kosztował, no to był drogi rzeczywiście. Czy... Wiadomo, że taki hełm może mógłbym na rynku sprzedać za 10, 20, 30 tysięcy, ale szczerze mówiąc... Wystawianie, to już się tak nie chce, Jedziemy do Makeby teraz? Tylko, że muszę zerkać, bo jestem wrażliwy na atak. Mam tylko 46 ludzi, więc każda grupa bandytów, która ma więcej, to będzie mnie atakować. Dodatkowo, moi drodzy, dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć w grze poradnik z tej gry. Czy chcielibyście zobaczyć poradnik? Oczywiście nie jestem jakimś prograczem, ale podstawy, totalne podstawy, jak zacząć, co robić, gdzie pójść, w jaki sposób expić, jakie questy robić, co te questy dają. Czy chcecie w ogóle coś takiego zobaczyć? Dajcie mi znać w komentarzach, a ja zobaczę, zastanowię się, ponieważ tworzę teraz drugą postać i na niej to, robię to wszystko od nowa, więc myślę, że spokojnie mógłbym coś takiego dla was robić. Drugą postać robię po to, żeby mieć klan na tej drugiej postaci, ponieważ jak widzicie, nas jest tu już tutaj 29 na 30, więc potrzebny będzie drugi klan. Oczywiście też tutaj mamy osoby, które grają od czasu do czasu. Więc właściwie można też zrobić, żeby takie osoby do tego klanu sobie przeszły. Tam też będziemy odpalać bawki, więc no, myślę, że może być spoko. Teraz tak, jestem już przed samym miastem, więc pojedziemy do Makeby. Pojedziemy do Makeby. Na razie nikogo tutaj nie będę atakował. W Makebie weźmiemy kolejnych ludzi, ale postaram się zwerbować tylko i wyłącznie konnych, jeśli będzie się dało. Myślę, że będzie się dało.
czyli będzie Makeba, później Chaikant, tak to zrobimy. I ewentualnie później tutaj będę jechał Onira, Poros, Zeonika, może kogoś na Poros spotkamy, może trochę powalczymy, chociaż... O, jeszcze to jest zepsute już. Nie bardzo mam z czym walczyć na Poros. To mam set pod PWE właściwie tutaj zrobionym. Teraz. Dobra, jeszcze tych grabieżców byśmy sobie walnęli, czy wolę poczekać? Chyba wolę poczekać, aż będę miał... W ogóle 135 punktów wpływu już. Poczekajmy, aż będę miał więcej tych konnych, żeby się ekspili wszyscy. Tak, 10, tutaj 11. Jest ich 48 plus 24. Ile ja mogę zwerbować w ogóle? 72? Mogę 31 zwerbować. No to na pewno nie zrobię tego w jednym mieście. Chaikant trzeba będzie też odwiedzić. Czy jest tutaj jakiś quest, który w tym miejscu robię? Nie, Zeonika. To Zeonika. I tam Rotea, nie? Chodzimy do miasta. Teraz przejedziemy się po mieście, szukając tylko i wyłącznie konnych. Konnych łuczników. Żeby już nie ekspić piechoty, mając tyle łuków. Zobaczmy, czy ktoś taki w ogóle jest. Jak nie, to weźmiemy tę piechotę, ale no, tak jak mówię, wolałbym nie. Zobaczmy, jeszcze tam w lewo, w głąb pojedziemy. Tutaj nic. Tam też widzę samą piechotę. No i chyba zaczniemy brać tę piechotę. No dobra, bierzemy. I teraz pojawią się konni, zobaczycie. Zacząłem brać piechotę, pojawią się konni. 4, to jest już 6. Czyli jeszcze 25. 4, to jest 21 jeszcze. Mamy konnych, świetnie. Jest ich dużo. Dobra. Kolejnych 4. Tak. Dwóch. Trzech koni są, świetnie. Dobra. Z tego miasta wystarczy. Teraz jedziemy do Chaikant. Po drodze zobaczmy, jak to będzie wyglądało, czy ja tutaj mam 13, a tych mam 7. Okej. Zobaczymy, może tam coś będzie ciekawszego, może będzie tego więcej. I teraz tak, jak jest sytuacja na Discordzie? Co chłopaki robią? Czy gdzieś tam... coś tu jedzie. Czy gdzieś tam walczą albo coś takiego? Chyba nie. Chyba nie walczą. Nigdzie nie walczą. Banner gildiowy. PvP na Poros. O, walczą, bo 21 się spotkali. Czy już pół godziny walczą? No dobra, no to możliwe, że już skończyli. Korsarzy tutaj mam. Korsarzy atakować nie będziemy. Jeszcze chciałem dyplomację zobaczyć. House Halmbjorn. No ci mają więcej ludzi. Ja im wypowiedziałem wojnę. No tak. No i to jest gość, który ma wszystko na maksa. Prawie wszystko na maksa, nie? Całkiem ciekawie. Do Chaikant. Ja jeszcze medycynę chciałem zobaczyć. 90. Tutaj na... To jest fajne. Tracasz 50% zdrowia w rundzie. To jest świetny perk, który jest na 100, czyli jeszcze dyszka. Więc to też wyekspimy. Nawet właściwie teraz to się ekspi, jak widzicie. Jak jestem ranny, tak jak teraz, to medycyny mam 540 punktów. Za chwileczkę zobaczycie, jak tutaj tik skoczy, to będzie tego więcej. A w mieście leczenie jest przyspieszone, więc zaraz, jak wyjdziemy z miasta, to też zobaczycie, pokażę wam, że to urosło. Teraz tak, tutaj nie widzę konnych. Dobra, wezmę was trochę, 5 aż. Mhm.
I czy jeszcze tu jakiś znajdziemy ludzi? Tutaj już za daleko dojechałem. Tutaj nie widzę, że gościu jechał obok mnie, więc on też pewnie rekrutował. Było go przez chwilę widać. I ja jadę teraz przez terytorium, gdzie jest najprawdopodobniej mogą być wrogowie. Jest godzina 21:36, więc za minutę w ogóle będzie śpiewany hymn. Natomiast myślę, że Chińczycy mogą być dzisiaj jeszcze o tej godzinie. A wiem, że tutaj gdzieś śmigali, więc możliwe, że będzie jakaś walka, może ktoś mnie wyłapie. To się wszystko okaże. Chyba widziałem konnych, tak w ogóle. Chyba widziałem konnych. Tak. Ups. Zobaczmy, czy aby na pewno widziałem konnych, czy tylko zwyczajne konie. Zwyczajne konie. Konnych nie było. Zarządca klanów uzajskich, no nie. Okej. Okay. To będziemy wychodzić z miasta, tylko jeszcze się przejadę w kierunku... O, właśnie, tu widziałem. To czy to są jednostki, które chcę? Nie. Ci mają tarcze, to tych nie potrzebuję. Jeszcze z tej strony... Co to jest? Jakiś płot. Z tej strony mnie nie było. Dom Piastów i Rekwanku stały porozumienie zrobili. Ciekawe. Okej, okay, a już mam max. Już mam max. Dobra, no to udało się zrekrutować. 92 i max, bo... Tak, reszta jest ranna. Reszta jest ranna. Tutaj jest quest Hidden Dungeon, tylko ja mam 45... 57, okej. Okay. Wzrosło trochę. Może bym tego questa się zaczaił na niego, spróbował go zrobić. Ewentualnie jak już tu jestem, to czemu by nie spróbować tego questa Fortongard? Jak już jestem tak blisko. Teraz pytanie. Benaulion plus tarcza. Łuk. No, mogłoby być ok. Spróbujemy to zrobić. Kompaniona schować. O, 44. Zaatakujmy ich. Atakujmy tych 44. To oni tak sprzedają. Huzajskich strażników Hana. I Chigo tam biegnie. Z domu sobieskich. To się ma tutaj. Chce być na tym odcineczku może. Albo pomagał ich złapać. Dziękuję bardzo, jeśli to oglądasz. Teraz tak. Piechota do ataku. Od razu piechota do ataku. Żeby jak najszybciej tam wybiegli. Biegną. Może łucznicy też strzelać będą z tej górki? Zwłaszcza, że ich jest 98. Patrzcie, ile tych łuczników mam. Co prawda dopiero reszta będzie w kolejnych falach. Niech tutaj nasi sobie walczą. Ciach. Kolejny ciach. I świat dostał następny. Następny. 54 zostało, dwóch padło, ale 5 awansowało. Czyli tych 5 już będzie łucznikami w kolejnej fali. Więc dobrze. O to właśnie chodziło. Teraz tych do ataku szybko. 54 wrogów idzie. Więc dopiero teraz nasze konie pojadą raz, do 5 sobie poczekamy, niech sobie podjeżdżają i ja też pojadę. Konni strzelają, strzelają. Aby tych trochę przekrwawić, dobrze, to kilku nowych będzie. Patrzcie, jak mnie dziabnęli. Jak mnie dziabnęli. Dobra, 6 awansowało. 5 padło, w porządku. W teksturandy. Akalat, tam podjedziemy. Może też kilku konnych się uda zdobyć. I teraz tak, tu jest 11, tu jest 7 i tu jest 5.
Niech wyrzuca od razu, nie będę czekał. Ogólnie powinien mieć cały stack piechoty i ten cały stack tam wrzucać do ataku i go expić, ale ja nie ukrywam, że będę chciał po prostu tych drugi tier sobie kupić. Balharm, size 34 za 24 miliony, o kurczę. Nice. Artisan 102%, ojejku, ale ktoś tu nieźle, czyli Grand Junk Dealer to jest kompanion, który jak się wbije mu ten level i zdobi ten perk, to on zwiększa pieniądze zdobywane od przedmiotów sprzedawanych u artyzana, u rzemieślnika o 102%. Świetna sprawa. No i ktoś tu sprzedaje skillbooki, tak? Okej. Okay. Mhm. Po ile skillbooki? Po 1 milion. 30k experience'a po 1 milion, tak. Znaczy jednego chyba tylko ma. Kolonia specjalna, Binek. Kaj, czy to chłopaki z Irenki, z kolonii specjalnej? Chyba nie. Dobra, akalat, wejdźmy tutaj. Tawerna nie miała być tawerna, to nie miała być tawerna. Wychodzimy. Idziemy do miasta. Tutaj trzeba się przebiec. Przy okazji... Rzemieślnik. Trochę rzeczy mam na sprzedaż mu. Tutaj tych nie chcemy. Tych wolałbym nie brać już. 5900. W porządku. To Binek widzę biega obok. Pozdrawiam, Binek. Do rzemieślnika pojechał też sprzedać. No ten, który... Widziałem go przed miastem, jak walczył przed chwileczką. Są konni. Oto bierem i fajnie, bo czterech. Mhm. Tutaj nic nie widzę. Tej piechoty już nie bierzemy. Tamta, którą mam obecnie, to pójdzie na przemiał. I od razu biegając po mieście trochę się podleczymy. Jeszcze tutaj zajadę. No i nie ma nic. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wam bardzo. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych. Cześć!